Równa jak stół droga szła przez jakiś czas wzdłuż toru, później przy malowniczym na wpół zrujnowanym młynie wodnym wyginała się na obłym mostku i skręcała w prawo, mijając liczne zabudowania fabryczne, które gęsto obsiadły bocznicę kolejową. Stąd już zaczynała się długa aleja klonowa, na której końcu leżał strzelisty pałac, nieco dziwaczny i pretensjonalny w stylu, lecz harmonijny jako całość. Auto zatoczyło półokrąg obok gazonu i stanęło na podjeździe. W otwartych drzwiach ukazała się pokojówka i wraz z lokajem zaopiekowała się walizkami. W chwili, gdy Dyzma zdejmował palto, wpadł do holu nieco rozczochrany Kunicki w długim, fularowym szlafroku, tak jaskrawym i kwiecistym, że Dyzma wziął go początkowo za kobietę. Kunicki, rozpromieniony i ruchliwy jak rtęć, rzucił się na przyjezdnego z uściskami i otworzył na nie ogień mitraliezy swej wymowy, jeszcze szybszej, jeszcze bardziej sepleniącej niż w Warszawie, lecz równie monotonnej. Pierwszym pytaniem, po którym zrobił pauzę na odpowiedź, było czy drogi pan woli zamieszkać tu w pałacu, czy też w pawilonie w parku? Drogi gość oświadczył, że mu wszystko jedno, wobec czego został przeprowadzony do dwóch pięknie urządzonych pokojów na parterze. Wyjaśniono mu przy tym, że wcale nie będzie skrępowany, gdyż gdyby nie chciał przechodzić do holu przez inne pokoje, ma stąd wprost wyjście na taras, do łazienki zaś ma wejście z korytarza tuż obok. Może też zaraz wykąpać się po podróży. Kąpiel została dla przygotowana, a później, jeżeli nie jest zmęczony i zechce wyjść na śniadanie do jadalni, jemu, Kunickiemu i panią... Będzie będzie bardzo miło. Gdy wreszcie Dyzma został sam, rozpakował szybko walizy, rzeczy umieścił w szafie i przeszedł do łazienki. Nigdy dotychczas nie zdarzyło mu się myć w walnie, też od razu stwierdził, że jest to znacznie wygodniejsze niż zatłoczona łaźnia. Ostatnio zresztą i na łaźnię nie mógł sobie pozwolić. Świadczyła o tym wymownie woda w wannie, która po jego kąpieli nabrała wyraźnego zabarwienia. Dyzma długo manipulował, zanim znalazł na dnie łańcuszek, po pociągnięciu którego kompromitująca ciecz znalazła ujście. Spłukał wannę, uczesał się, nałożył piżamę, a gdy wrócił do swego pokoju, ze zdumieniem stwierdził, że podczas jego nieobecności służba. Oczyściła ubranie i buty. Psiakrew. Tu ci samemu palcem ruszyć nie dadzą, pomyślał z podziwem. Ledwie zdążył zawiązać krawat, gdy zapukano do drzwi i zjawił się Kunicki wyświeżony i niezmiernie gadatliwy. Pokój, do którego wprowadził dyzmę, a zasługujący raczej na miano sali, cały wyłożony jakimś ciemnym drzewem, wywierał wrażenie przytłaczające. Wzdłuż ścian stały wspaniałe kredensy i oszklone szafy, połyskując bogactwem swych wnętrz wypchanych srebrami i kryształami. Nieduży biały stół, nakryty dla czterech osób, zdawał się wystawą luksusowych naczyń, których wystarczyłoby do obsłużenia całego personelu Urzędu Pocztowego w Łyskowie. Moje panie w tej chwili zejdą, właśnie kończą ubieranie się, może tymczasem zechce pan, drogi panie Nikodemie, obejrzeć inne pokoje na parterze, bo piętro ho, ho, jest jeszcze nie, nie, niewidzialne, pojmuje pan. Damy. Jakże się panu podoba moja siedziba? Sam ją urządzałem, sam projektowałem, poczynając od wskazówek dla architekta, a kończąc na najmniejszym mebelku. Wziął dyzmę pod ramię i drepcząc przy nim zaglądał raz po raz w oczy. Pałac Koborowski, jak i całe Koborowo tłumaczył, to jego duma i chluba. Jeszcze przed wielu laty były tu dzikie wertepy, dworek, co to nadawał się chyba na rozbiórkę, zrujnowane zabudowania gospodarskie i ziemia w połowie leżąca odłogiem. A dziś złote jabłko, cacko, wychuchane, systematyczną pracą, ciężkim trudem postawione na, panie kochany, nogi! Szli po miękkich dywanach, przez pokoje urządzone z przepychem, o jakim w ogóle dyzma nie miał wyobrażenia. Ze złoconych brązów, z sutych ram obrazów, z lśniących mebli, z olbrzymich luster, z marmurowych i malachitowych kominków, z nieznanych tkanin i z złotem tłoczonej skóry, zdawały się krzyczeć pieniądze. zmie przyszło na myśl, że gdyby ziemia się nagle zatrzęsła, pałac wraz z całym urządzeniem rozsypałby się w złote krążki. No jakże? pytał Kunicki, gdy znowu znaleźli się w jadalni. Nie zdążył jednak otrzymać odpowiedzi. Otworzyły się drzwi i weszły oczekiwane panie. Pozwólcie, rzekł Kunicki, podprowadzając dyzmę, że wam przedstawię pan Dyzma. Starsza, jasna blondynka z uśmiechem podała rękę. Bardzo mi przyjemnie. Wiele słyszałam o panu. Młodsza od niej, szatynka o chłopczykowatej powierzchowności i żywych ruchach, mocno uścisnęła dłoni Nikodema, przyglądając się mu tak bezceremonialnie, że aż się zdetonował. Na szczęście nic nie potrzebował mówić, gdyż Kunicki tylko dał bez przerwy. Miał zatem czas przyjrzeć się obu paniom. Blondynka mogła mieć najwyżej 26 lat, szatynka może 20 czy 22. Zdziwił się tym, gdyż pamiętał, że Konicki mówił mu o żonie i córce. Tymczasem obie mogły być tylko córkami, chociaż nie wyglądały na siostry. Blondynka, aczkolwiek kształtna i smukła, nie mogła być ta zwana szczupłą. Małe, lecz wydatne, zmysłowe usta, łagodny owal twarzy i ogromne, niemal nieproporcjonalnie duże, mocno błękitne oczy zdradzały naturę marzycielską. Elegancka letnia sukienka z surowego jedwabiu odsłaniała szyję i ramiona olśniewającej białości. Obok tej pastelowej urody, Wąskie, skośne i zrośnięte brwi młodszej, jej krótko-pomęsko obcięte kasztanowate o miedzianym połysku włosy, jej zapięta pod szyję angielska bluzka z ciemnozielonym krawatem i silnie opalona cera stanowiły jaskrawy kontrast. Przy tym spojrzenie orzechowych oczu miało w sobie coś zadzieżystego. Dyzmę uderzył poza tym kształt jej uszu. Szatynka siedziała doń profilem i po prostu zmuszał siebie, by raz po raz nie przyglądać się jej uchu. Nigdy dotąd nie zwrócił uwagi na uszy ludzi, z którymi się spykał. Teraz dopiero stwierdził, że ucho może mieć swój indywidualny wyraz, że może być piękne. Może przypominać jakiś egzotyczny kwiat o prężnej i soczystej konsystencji i o przykuwającym wzrok kształcie. Kunicki miał małe czerwone uszki, ostro zakończone u góry, a blondynce zakrywało je puszyste uczesanie. Obserwacje nie przeszkadzały Dyzmie uważać, by swymi ruchami i sposobem jedzenia jak najbardziej upodobnić się do reszty towarzystwa i przez nieodpowiednie zachowanie się nie zdemaskować braku tego, co rejent Winder nazywał kindersztubą, a co prawdopodobnie miało oznaczać „pańskie formy”. Kunicki mówił bez przerwy. Obszernie opisywał zalety i ujemne strony koborowa. Wyliczał inwentarz, charakteryzował temperamenty poszczególnych koni, układał plan, według którego zademonstruje to wszystko kochanemu panu Nikodemowi. Dotychczas zdążyłem tylko pokazać panu pokoje parterowe pociągnął łyk. Kawy, wskutek czego znalazła się pauza wystarczająca na odezwanie się blondynki. I jakże się panu podobało? Bardzo bogato odparł po prostu dyzma. Na twarz blondynki buchnęły rumieńce. W oczach odbiła się niewymowna przykrość. To, proszę pana, gust mojego męża. <grym> się Kubicki. Mówiłem to już panu Nikodemowi, a niech pan sobie wyobrazi, że nina pierwszą scenę małżeńską. <laughs> Właśnie o to mi zrobiła, gdyśmy przyjechali po ślubie do Koworowa. Oto jej wdzięczność niewieścia. Ja tu panie na głowie stawałem, żeby mojej pani usłać gniazdko, a ona jeszcze mi scenę zrobiła. niech pan sobie wyobrazi, – Przestań, proszę – przerwała pani Nina. – Nie rozumiem cię, papo – dodała szatynka. – Po co nudzisz pana dyzmę opowiadaniem o rzeczach, które w dodatku sprawiają przykrość Ninie? – Ależ ja nic nie mówię, nic nie mówię, kochanie. Zresztą zaraz was uwalniam od naszego towarzystwa, bo muszę panu Nikodemowi pokazać, komoro. Powiadam panu… – Może pan dyzma jest zmęczony? – wtrąciła pani Nina. Dań Boże, zaprzeczył nikodem. No, no widzisz, zasyplenił zadowolony Kunicki. Nas ludzi interesu aż korci, żeby wszystko pożyteczne, wszystko istotne, jedynie ważne, zaraz poznać. Papo, nie mów za pana dyzmę, przerwała córka. Wątpię, czy dla każdego podkłady kolejowe i odpadki drzewne są rzeczą najistotniejszą i jedynie ważną, prawda, proszę pana? Zwróciła się do Dezmy. No, naturalnie pani ma rację, odparł ten ostrożnie. Są rzeczy znacznie ważniejsze. Kunicki zaśmiał się cicho i zatarł ręce. Tak, tak, od podkładów są rzeczy ważniejsze. Na przykład kwestia otrzymania większego kontyngentu drzewa i kwestia uzyskania dostaw. Śmiał się kontent z siebie. Blondynka wstała i skinęła głową. Nie przeszkadzamy panom, powiedziała zimno. Szatynka również podniosła się z miejsca, i zanim Nikodem zdołał pojąć, na czym właściwie ten konflikt rodzinny polega, obie wyszły z jadalni. Dyzma nie przypuszczał, że śniadanie tak prędko się skończy. Jadł mało, by nie wyglądać na żarłoka, a teraz był głodny. Lokaj zabeldował, że konie podano. Tak to! Mówił Kunicki nakładając szafkę. Widzi pan, niech się pan nie zraża, ale między mną i żoną zawsze jest to wielkie nieporozumienie. Ona, panie, idealistka, romantyczna, utopie różne w główce, młoda jeszcze, zmądrzyje. A córka? Hmm, no, Kasia z nią trzyma, bo też jeszcze smarkata. Zresztą baby zawsze razem trzymają. Przed podjazdem... Stał oryginalny zaprzęg. Rodzaj eleganckiej biedki na dwóch kołach z parą gniadych w Lejc. Usadowili się wygodnie na miękkich poduszkach i kunicki strzelił z bata. Konie ruszyły ostrym kłusem. Co, ładne szkapiny, zmrużył oko kunicki. Kupiłem tę parkę na wystawie rolniczej w Lublinie. Złoty weda. Co? — – Istotnie, gniady szły jak lalki i Dyzma przyznał, że są wspaniałe. – Najpierw pokażę panu moje ministerstwo kolei – mówił Kunicki. – Dwadzieścia dwa kilometry toru z dwoma rozgałęzieniami. Pojedziemy do pierwszego w moim lesie. Skręcił z klonowej alei i miękką, gruntową drogą jechali dobre pół godziny wśród gęstych łanów dojrzałego żyta. W powietrzu panowała cisza, lecz upał nie był dokuczliwy. – Ładne urodzaje – rzekł dyzma. – Tak, panie, tak – odparł smutno Kunicki. – Za dobre, za ładne niestety. Nikodem roześmiał się. – Tak to pan powiedział, jakby to pana martwiło. A co pan sądzi? zdziwił się Kunicki. Przecie to klęska dla rolnictwa. Dyzma chciał powiedzieć, że tego nie rozumie, ale ugryzł się w język. Lepiej być ostrożnym. Klęska! powtórzył Kunicki. Ceny lecą na łeb, na szyję. Za dwa miesiące będziemy sprzedawali za psie poszycie. Klęska urodzaju, panie drogi. Aha! pomyślał Dyzma. Widzisz, heh, kto by to przypuszczał, ale najlepszy sposób to jak najmniej gadać albo, broń Boże, wypytywać. No to zrozumiałe, rzekł głośno. Tylko ja nie sądzę, żeby miało być aż tak źle, jak pan przepowiada. Zamilkł. Przyszło mu do głowy, że jednak trzeba coś dodać, żeby nie wyglądać na naiwnego, to też powiedział od tak na wszelki wypadek: Zboże podróżeje. Ba, jedynie w tym wypadku, jeżeli rząd zacznie magazynować zboże. A kto panu powiedział, że nie zacznie? Co pan mówi? podskoczył Kunicki. Dyzma przestraszył się, że palnął jakiś kapitalny ale wnet się uspokoił, gdy jego towarzyszowi aż zaświeciły się oczy. Król złoty, co pan mówi? Czy to już postanowione? Na razie projekt. Kochany. Panie Nikodemia, ależ to genialna myśl, genialna. Obowiązkiem rządu jest ratowanie rolnictwa, przecie na miły Bóg. Cały dobrobyt kraju opiera się na rolnictwie. Do diabła, u nas jest po prostu jakaś mania do przerabiania struktury gospodarczej kraju. Przecie Polska liczy 70% rolników, 70%. Nie przemysł, nie kopalnie, nie handel, lecz właśnie rolnictwo, produkty rolnicze. Zwierzęce i drzewne to jest podstawa wszystkiego. Dobrobyt rolnika to dobrobyt wszystkich i fabrykanta, i kupca, i robotnika. Panie dyzma, powinien pan, to pański święty obowiązek wobec Ojczyzny, wyzyskać wszystkie swoje wpływy w rządzie, żeby przeforsować ten genialny projekt, żeby rząd skupił całą nadwyżkę, boże samo koborowo z folwarkami. Zaczął w myśli obliczać ewentualny zysk, gdy dyzma powiedział. Rozchodzi się tylko o pieniądze. Nie ma pieniędzy. Pieniędzy, pieniędzy, zaperzył się Kunicki. To jest drobiazg. To jest niepoważna przeszkoda. Przecież państwo może wypuścić obligacje. Obligacje zbożowe choćby na 100 milionów złotych. Płacić obligacjami i koniec. Oczywiście oprocentowanymi. Przypuśćmy na 5 od 100. Nawet 4 od 100. Uważa pan, powiedzmy, sześcioletnie... A przecie dopiero na w ciągu sześciu lat musi przyjść dobra koniunktura co najmniej dwa razy. Wówczas sprzedaje się cały zapas za granicy i jest świetny interes, uważa pan, a korzyści ogromne. Primo, uratowanie cen. Sekundo, wzmożenie obrotów, bo obligacje muszą być oczywiście bezmienne. Przecież w ten sposób państwo wstrzyknie na rynek wewnętrzny nowych 100 milionów. A to już jest suma, która wpłynie zbawiennie na naszą katastrofalną ciasnotę gotówkową. Król złoty, powinien pan o tym koniecznie pogadać, z ministrem Jaszuńskim. Mówiliśmy już z nim wiele na ten temat i kto wie? Urwał, a jednocześnie pomyślał. Tam mocny łeb, niech tego starego diabli wezmą. Taki to i ministrem mógłby zostać. Kunicki nie ustawał w rozważaniu kwestii, wytaczał argumenty, robił zastrzeżenia i wątpliwości, by je natychmiast rozbić logicznym rozumowaniem. Sceplenił coraz więcej, mówił coraz prędzej i z emocji wymachiwał batem. Tymczasem droga zawróciła do lasu i jechali teraz wśród wysokopiennych sosen.